Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Stoimy u wylotu ulicy Żuławskiego w Krakowie. I tutaj bardzo często kierowcy narzekają, że nie mogą w ogóle z tej ulicy wyjechać, od kiedy zostały zamontowane światła przy ulicy Śląskiej. No to co mają robić biedni kierowcy, którzy tu się tłoczą? No wszystko przez tych, którzy nie stosują przepisu mówiącego, że zabrania się wjazdu na skrzyżowanie, jeżeli za skrzyżowanie nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy. Szanowni kierowcy, dotyczy również takich drobnych ulic, jak choćby ulica Żuławskiego, czy wielu innych w Krakowie, których nie możecie zasłonić swoimi pojazdami. A jest rzeczywiście tak, dawniej płynność ruchu była lepsza, nie było sygnalizacji świetlnej. W tym momencie kumuluje się mnóstwo pojazdów właśnie na wlocie ulicy Żuławskiego, oczekujących na zielone światło na skrzyżowaniu z Długą Śląską, Aleję Śląska Długa. W związku z tym należy zostawić to miejsce, żeby pojazdy z Żuławskiego miały gdzie się zaczepić. Przynajmniej jeden pojazd, żeby wyjechał, no bo inaczej nigdy nie wyjadą. No i właśnie, proszę Państwa, popatrzcie. No najpierw ten Fiat, który ma zły kierunkowskaz, nie jedziemy w lewo, szanowny kierowca, jedziemy w prawo, a potem będziemy zawracać. Czy jechać w lewo w Śląsko, to jest inna kwestia. No ale właśnie, gdzie on ma wjechać? Więc proszę Państwa, tak, po pierwsze nie zajeżdżajmy za daleko za tablicę parking, bo nie da się tutaj wtedy z dwóch pasów pojechać. On powinien się ustawić w ten sposób, myślę o kierowcy Fiata, żeby odblokować jazdę w prawo, która jest łatwiejsza, a my ustawieni z tego właśnie pasa, z prawym oczywiście kierunkowskazem, próbujemy tutaj wjechać w rząd pojazdu. Ładnie zachowali się kierowcy, zawsze się tak zachowujmy. No tylko właśnie, jak staniemy, proszę Państwa, na alejach, w związku z tym, że jest teraz tu sygnalizacja świetna i nie ma możliwości przebicia się z prawego pasa, to róbmy to miejsce, żeby Żuławskiego miała wolny wylot. Tak jak każde inne skrzyżowanie, musimy odblokowywać wyloty, a nie blokować je. O to proszę. A teraz właśnie, popatrzcie Państwo, jak wygląda to, czy powinno wyglądać z punktu widzenia kierowcy jadącego alejami. Za wcześnie zmienił pas kierowca Toyoty, jeszcze nie można, tu jeszcze jest bus taksi. I oczywiście policja, straż miejska, motocykle. Natomiast można teraz, ja się jeszcze zmieszczę, więc nie zatrzymuję się przed Żuławskiego, bo zmieszczę się również za Żuławskiego i za Żuławskiego, od momentu Żuławskiego możemy pas zmienić. Nie wcześniej, tylko na wysokości ulicy Żuławskiego. Dopiero przystępujemy do zmiany pasa ruchu. I pamiętamy o tych wyjeżdżających właśnie z ulicy Żuławskiego. Ci, którzy jadą na Aleję 29 listopada, bądź skręcają na Klepasz w ulicę Długą, wyjeżdżają na prawy pas i oni problemów większych mieć nie powinni. Ten prawy pas notabene nie jest już buspasem, można na niego wjechać bez żadnych ograniczeń. Właśnie od ulicy Żuławskiego ten pas buspasem nie jest. Natomiast problem jest z wjazdem na przeciwną nitkę alei, czy wjazdem w ulicę Śląską. I tutaj musimy zostawić właśnie miejsce na środkowym i nawet lewym pasie dla tych kierowców, którzy wyjeżdżają z Żuławskiego, żeby mieli szansę tam wjechać. Bo jak teraz nie wjadą, to już później nie zdążą zmienić. Światła zapalą się zielone, pojedzie po to pojazdów, a odcinek jest bardzo krótki, więc pokażemy, jak to należy zrobić. Próbujmy jeszcze raz wyjechać z zamiarem zawrócenia na alejach, czyli jadę do niemalże lewej krawędzi Żuławskiego, zostawiając prawy pas wolny. I oczywiście mam prawy kierunkowskaz, proszę Państwa, bo na razie będę skręcał w prawo. Na razie będzie zmiana kierunku jazdy w prawo, zgodnie z tą z jedynym możliwym wskazanym znakiem kierunkiem jazdy. W związku z tym mogę się ustawić na lewym pasie, na prawym i na lewym, bo możliwość jazdy tylko w jednym kierunku, czyli ustawienie na tej drodze dowolną. No i teraz mam nadzieję, tu pędzi niestety nieprawidłowo jadąca Picasso. O, jeszcze kolejna kija, która też jedzie nieprawidłowo, bo jedzie pasem bus. I kolejny, proszę Państwa, nieprawidłowo jadący. A tutaj kolega z Toyoty chce mnie wpuścić i teraz na niego trąbią. No właśnie, to jest, proszę Państwa, kwintesencja głupoty krakowskich kierowców. Jest jeden, który chce się zachować poprawnie i cała zgraja tych, którzy jadą jakby spadli z nieba. Po pierwsze, pas autobusowy jest do ulicy Żuławskiego, więc nie możemy nim jechać żadnym cywilnym, nazwijmy to, samochodem. Tylko autobusy, taksówki, policja, straż miejska, motocykle. Skąd się wzięły tamte auta? Bo lekceważą przepisy i innych. I w związku z tym ten wyjazd jest dodatkowo utrudniony. Ten kierowca, który zachował się poprawnie, nagle został obtrąbiony. No właśnie, kwintesencja głupoty. Zbierzmy to jeszcze raz. Jeżeli jedziemy
prosto w kierunku Alei 29 listopada, jeździmy przy prawym krawężniku Żuławskiego i wyjeżdżamy na prawy pas. Będzie to łatwiejsze. Jeżeli chcemy zawrócić na alejach i pojechać w stronę Mostu Dębnickiego, musimy się od razu wdostać na lewy pas. Dawniej nie było to konieczne, ruch był płynniejszy, nie było sygnalizacji świetnej, można się było przepleść pomiędzy pasami na tym krótkim, ale dającym możliwość odcinku. W tym momencie, jeżeli wszystko stoi, a potem wszystko zdecydowanie rusza i jedzie na świetle zielonym, taka jazda jest z prawego pasa niemożliwa. Czyli musimy pojechać na pas lewy, szczególnie w godzinie szczytu, prawda? Ale umożliwcie Państwo jadący alejami ten manewr, czyli zostawiajcie wolne miejsce. Zabranie się blokowania skrzyżowania również tej uliczki Żuławskiego, czy każdej innej takiej mniejszej, ale przecież równie ważnej uliczki. A teraz znów pojedziemy z zamiarem wydostania się na pas lewy. Dzięki takiemu ustawieniu za mną na prawym pasie, o ile nie są źle zaparkowane samochody, zmieszczą się pojazdy, które jadą z prawego pasa. No i teraz popatrzcie Państwo, mam zajęte i nie mam gdzie przejechać. Ta pani, która prowadzi tego Golfa, nie pomyślała. Właśnie ona. Ona tutaj nie miała prawa stać. Miała czekać przed skrzyżowaniem. Teraz kierowca Citroena chce mnie puścić, no ale mam problem z nanosem, który porusza się nielegalnie prawym pasem. No niestety, proszę Państwa, taka proza życia, taka proza polskich czy też krakowskich dróg. A teraz wróćmy na moment do materiału, który nagraliśmy, jak była pełnia lata. No teraz jest pełnia jesieni, ale porozmawiać o nim możemy. Otóż pan Piotr pisze do nas w imieniu żony, która ma wątpliwości, jak prawidłowo przejechać z ulicy Łąkowej, jadąc na wprost w ulicę Śliczną, w sytuacji, gdy z ulicy Ślicznej wyjeżdżają pojazdy, które jadą na wprost, a inne skręcają w ulicę Meissnera w kierunku Ronda Młyńskiego. Czy to skomplikowane? Nie powinno być skomplikowane, ale rozumiemy problem tej pani, mianowicie wynika on prawdopodobnie z niechlujnego, tak to określę, niedokładnego, trochę bezmyślnego czasami ustawienia się na tym skrzyżowaniu. Musimy pomyśleć o wszystkich kierunkach, dostosować się do sytuacji. W takim razie jadę tak jak żona pana Piotra z Łąkowej w Śliczną na wprost. Zielone światło. Jedziemy. No jaki tu może być problem? Problem tych, którzy ścinają skręt. To jest czterowlotowe, proszę Państwa, skrzyżowanie. Jeżeli pojedziemy do lewej krawędzi na przecince, no to żona pana Piotra nie ma jak jechać. Myślę, że w tym zawiera się cały ten problem. A teraz jedziemy ze Ślicznej w Łąkową, ale nie pojedziemy w Łąkową, tylko pojedziemy w lewo. Meissnera. No to oczywiście zajmujemy lewy pas. Mamy tutaj teraz te pasy rozrysowane. No ale nie możemy pojechać, proszę Państwa, do lewej krawędzi przecinki, tylko do środka przecinki. Myślę, że to jasne. No przecież ruch sprzeciwka powoduje, że będą jechały, tak jak właśnie żona pana Piotra, z przeciwnego kierunku na wprost. No i jak im zajedziemy drogę, no to oni nie przejadą. Tutaj nie ma rozdzielonych kierunków ruchu, sygnalizator ogólny, jak Państwo widzicie. W związku z tym, jak wjedziemy do środka skrzyżowania, przepuszczamy tych jadących z przeciwnego kierunku na wprost i w prawo i dopiero skręcamy w lewo. W prawo o tyle mniejszy problem. O, teraz jedzie w lewo ta pani, no to musimy się tak powoli ustawić, ale nie zajechać drogę tym jadącym z przeciwka. No ale woskręt z prawoskrętem powinien nam się zmieścić równolegle, ci w prawo na prawy pas, a my w lewo na lewy. Ja myślę, że oba te przypadki jakoś łączą się ze sobą i to nieprawidłowe zachowanie kierowców wynika tak trochę z bezmyślności. Zdecydowanie tak. Po prostu czasami jeździmy takimi prostymi schematami. Zielone to jadę, czerwone to stoję. Patrzę tam z boku na jakieś skrzyżowanie. Po co? Widzę przede mną samochód, dobija mu do zderzaka. Tam, gdzie trzeba, gdzie prosimy, żeby dojechać do zderzaka, żeby nie wytwarzać korków, nie przenosić na inne ulice, to my sobie robimy odstęp, bo co nam zależy. A tam, gdzie trzeba zrobić odstęp, bo jest przecznica, bo jest jakiś wyjazd często uczęszczany, to dojeżdżamy wtedy do zderzaka, nie myśląc o innych. I w ten sposób komplikujemy. Musimy przewidywać, planować, jak dobry szachista. I nie możemy powiedzieć, że nam się nie chce. Jak nam się nie chce, no to będziemy mieli to, co mamy. Te gigantyczne korki, których część, powtarzam, powodujemy my. My zawsze zwalamy wszystko na organizatora ruchu. Organizator ruchu zawinił, dróg nie wybudowali, nie mamy jak się poruszać. Musimy przyjąć to, co mamy i chcieć sobie poradzić dla dobra nas wszystkich i wszystkich uczestników ruchu, w tym, co mamy. A da się, tylko trzeba pomyśleć. We'll be right back.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.